Cześć wszystkim. Zacznę od tego, że w tym roku byłaby to moja czwarta pielgrzymka na Jasną Górę z grupą 21. A pierwszą pielgrzymkę pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Pamiętam tę ekscytację, trochę zdenerwowanie, bo przecież nowa grupa, nowi znajomi. Ale też mam z tym pewną krótką historię, ponieważ zastanawiałam się przed pójściem na tę pielgrzymkę, jak to jest, że ludzie chodzą w sandałach i skarpetach. Ja ostatecznie osób, które doradzały mi, żeby jednak skarpety ubrać, ich nie posłuchałam, poszłam w samych sandałach. Okazało się, że było to dla mnie bardzo bolesne, miałam bardzo mocno sparzone stopy i mnóstwo pęcherzy, czego w sumie nie do końca się spodziewałam. I to, że doszłam na Jasną Górę, to było coś, co... Tylko wydaje mi się, że to było dzięki Bogu i dzięki przyjaciołom, którzy mnie bardzo mocno wtedy wspierali. I tak, ta pielgrzymka będzie mi się kojarzyć z trudem, z łzami, z potem, ale jest to niesamowity czas poznania siebie, poznania Boga w drugim człowieku, także oderwanie od rzeczywistości, od tej codzienności, dodatkowo stworzenia po prostu na 10 dni taką... Jesteśmy taką wielką, jedną, piękną rodziną, która właśnie się raduje, która właśnie śpiewa, tańczy, która przeżywa różne rzeczy, rozmawia, jest bardzo dużo rozmowy. I dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, szczególnie żebyście dołączyli do grupy 21, ponieważ warto, ponieważ jest to czas, za którym w tym momencie bardzo mocno tęsknię. I wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, tych, z którymi no, nie mam w ciągu roku możliwości porozmawiania, spotkania się, i mojego, naszego kochanego przewodnika, księdza Daniela. Przygodę z grupą 21 i w ogóle z pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę rozpocząłem dokładnie 13 lipca 2016 roku, a w zasadzie to był chrzest mój pielgrzymkowy, taką pamiątkę odnalazłem, bo ta przygoda rozpoczęła się kilka dni wcześniej w Buku. Na pielgrzymkę zaprosił mnie, czy wciągnął raczej, mój brat z roku, Jan Cieślak, ksiądz katolicki. I od tego momentu 3 razy byłem na pielgrzymce. Teraz no nie byłbym 4. raz, ponieważ na lipiec wyznaczona była data peregrynacji obrazu kopii Matki Bożej Jasnogórskiej. Nie mógłbym pójść do Częstochowy, bo Matka Boża miała przyjechać do Wronek, tutaj gdzie jestem wikariuszem, i żałowałem tego bardzo, ponieważ myślałem, że uda mi się zebrać jakąś grupę z parafii i pójść na tą pielgrzymkę razem z nami wszystkimi. No ale byłoby to niemożliwe, bo tutaj mielibyśmy wielkie uroczystości w parafii w tym czasie, więc nastawiłem się już, że w tym roku odpuszczam, a w przyszłym roku zorganizuję jakąś grupę i pójdziemy razem, ale to już byłby ten raz, kiedy nie jesteśmy grupą, która wchodzi jako pierwsza. Więc z jednej strony nawet się ucieszyłem, że ta pielgrzymka będzie miała taką formę. Zapisałem się na tam sztafetę księży i pójdę 2 dni również w tej pielgrzymce. W jakiś sposób będzie to mój udział w tej pielgrzymce duchowej. A za rok mam nadzieję, że uda się skołować większą grupę tutaj z Wronek. Pielgrzymka przez te lata była dla mnie takim ważnym momentem w tej formacji wakacyjnej. Klerycy jeździli na różne doświadczenia. Ja za każdym razem wybierałem też tę pielgrzymkę, bo był to dla mnie moment, kiedy mogłem doświadczyć Kościoła w taki sposób żywy bardzo. Tej wzajemnej pomocy, tych rozmów. To dla mnie zawsze było ważne i czekam z niecierpliwieniem na przyszły rok, kiedy ta pielgrzymka będzie miała już taki fizyczny, normalny wymiar. Najważniejsze w chrześcijaństwie, jak wiadomo, jest spotkanie z Jezusem. I o to chodzi w naszej wierze, żeby Jezusa spotkać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli jednemu z ewangelijnych spotkań Pana Jezusa z kimś, z kobietą, która ma pewien problem. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jaki ma problem i czego ona tak naprawdę od Jezusa chce. Czy ona właśnie chce się z Jezusem spotkać, czy czegoś innego, czy coś innego chce osiągnąć? Na jakim rodzaju spotkaniu jej zależy? Co ona chce z tego spotkania wynieść? Czy to spotkanie ją doprowadza no właśnie do wiary jakiejkolwiek, nie? O co chodzi w spotkaniu Jezusa z tą kobietą dzisiaj? Posłuchajmy teraz tej krótkiej Ewangelii. Niech ona nam dzisiaj towarzyszy w tym kolejnym naszym dniu duchowego pielgrzymowania. Niech to spotkanie też nas doprowadzi do spotkania z Jezusem, ale najpierw zobaczmy, jak ona, ta kobieta,
to swoje spotkanie odbyła. Albo jak Jezus je później zmienił, poprowadził. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała na nic i nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. W Ewangelii, którą usłyszeliśmy przed chwilą, widzimy zatem spotkanie Jezusa z kobietą. No i ta kobieta właśnie najpierw tak się spotyka z Jezusem, ale tylko przez to, że tak mimochodem się Go dotyka. Ma pewien problem, poważny zresztą problem, ma prośbę, którą chce, żeby Jezus spełnił, ma chorobę i chce, żeby Jezus ją uzdrowił, żeby moc Jezusa weszła jakoś w tą kobietę i ten dotyk, ona wierzy, że jest uzdrawiający, że dotyk Jezusa jej pomoże. Tylko ciekawe, że ona właśnie tak chce tylko tej mocy Jezusa, ona nie chce spotkania z Jezusem twarzą w twarz, porozmawiać z Jezusem, wyjawić Mu swój problem i na tym nie zależy, ona chce po prostu moc Jezusa, łaskę uzdrowienia. I nie mówię, że to jest jakiś problem, nie? Że to jest jakieś złe pragnienie, żeby ona była zdrowa, tylko że Jezusowi zależy na czymś więcej. Jezus, jak się orientuje, że moc wyszła z Niego, to dąży do spotkania głębszego, nie tylko takie, które spowoduje, że ona będzie zdrowa, tylko żeby mógł z nią porozmawiać, mógł się z nią spotkać. Jezus od razu tej kobiety szuka. Szuka jej oblicza, chce ją poznać. Chce, żeby ona się mu przedstawiła, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać. Na takim spotkaniu z Jezusem, Jezusowi zależy na takim spotkaniu, z tego wynika. Takim spotkaniu twarzą w twarz. Ona w ogóle tak naprawdę na początku takiego spotkania nie chce. To jest ciekawe, że jej na tym nie zależy. Ona ma inną trochę motywację, w jakimś sensie taką bardzo przyziemną, można powiedzieć, taką bardzo doczesną. Życiową, to prawda, taką bardzo życiową motywację ma, żeby tylko była zdrowa. Istotą chrześcijaństwa jest poznanie Jezusa, spotkanie się z Nim. Nie to, żeby On nam te nasze życie jakoś uporządkował i nie wiem, uzdrowił, uleczył. Nie? To jest gdzieś druga rzecz. Tak naprawdę chrześcijaństwo się zaczyna od spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Tam jest to w Ewangelii, to spotkanie. Pięknie też jest to spotkanie w jakimś sensie tak zakamuflowane trochę, bo Pan Jezus, jak się orientuje, że moc wyszła z Niego, to później jest takie zdanie, że ona Mu wyznała całą prawdę. I wyznała Mu całą prawdę. I my nie wiemy, co to jest ta cała prawda, którą ona wyznała Jezusowi, nie? W jakimś sensie tam jest mowa o spowiedzi. O takiej prawdzie, która jest tylko między tą kobietą a Jezusem. Wyznała Mu całą prawdę. I my nie wiemy, ewangelista chyba też nie wiedział, co to była za prawda, bo to nam ani, no właśnie, czytelnikom Ewangelii nie jest do niczego potrzebny. Tam jest pięknie pokazana też dyskrecja spowiedzi. Tajemnica spowiedzi jest zachowana w tej Ewangelii. Jest taka relacja, takie spotkanie z Jezusem, które jest
niebywale intymne, tak? Można powiedzieć. Jest to w tej Ewangelii taka niebywała intymność zachowana. Że jest coś takiego, co jest tylko tej kobiety i tylko Jezusa w tym spotkaniu. Tylko im to wiadome jest. Obyśmy mieli takie spotkanie z Jezusem też. To by było ważne na tym etapie naszego pielgrzymowania też, żeby do takiego spotkania dojść. Nigdy, żeby pielgrzymka i w ogóle nasza wiara, nasze chrześcijaństwo, żeby nas nie prowadziło do tego, żeby coś osiągnąć, coś wymodlić tylko, coś mieć, tylko żeby po prostu z Jezusem być. Bardzo bym was zachęcał do tego, żebyście w takiej prawdzie, tak jak ta kobieta, przed Jezusem stanęli. Nawet jeśli się właśnie na początku może tego boicie, nie chcecie, uciekacie, jakoś nie macie w ogóle takiego celu, takich intencji, żeby tak z Jezusem się spotkać w całej prawdzie, to może teraz byłby moment, żeby jednak do tego dojść. W naszym pielgrzymowaniu, kochani duchowi pielgrzymi tegoroczni, chodziłoby o to, żeby pójść do spowiedzi po prostu i wyznać Jezusowi całą prawdę, bez obijania w bawełnę, bez takiego ściemniania i takiego podchodzenia do Jezusa troszeczkę tak z tyłu, że może wezmę co chcę i ucieknę, nie? Tak jak ta kobieta. Żeby pójść po prostu do spowiedzi i z Jezusem pogadać szczerze, otwarcie. Nawet jeśli niedawno byliście u spowiedzi, nawet jeśli to dla was nie jest jakiś duży problem, nawet jeśli nie macie grzechów ciężkich, nie? A jeśli macie grzechy ciężkie, a jeśli dawno nie byliście u spowiedzi, to tym bardziej. Tym bardziej bardzo bym was zachęcał do tego, żeby z tego sakramentu skorzystać. Wiadomo, że są sytuacje, w których nie można, bo ktoś z jakichś powodów, czasami od siebie niezależnych, czasami od siebie zależnych, żyje w związku niesakramentalnym. Na ogół w takich sytuacjach tak się dzieje i wtedy ktoś nie może pójść do spowiedzi świętej. Oczywiście to wtedy to jest zupełnie inna jakby no, historia, nie? Ale mówię bardziej z tych zachęcam, którzy po prostu mogą, a im się nie chce, nie? Bo coś tam, nie? Bo mają jakieś swoje takie wewnętrzne opory, lęki, swoje wewnętrzne blokady. Sobie myślą, że właśnie Jezus mi nie jest do niczego potrzebny i że ja nie potrzebuję się z Nim spotkać w twarzą w twarz. Bardzo to jest uzdrawiające, bardzo to jest pomocne w wierze. Po prostu pójdźcie do spowiedzi i szczerze się wyspowiadajcie i jak w tej Ewangelii jest napisane, powiedzcie Jezusowi całą prawdę. No, ja idę dalej w naszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę, w naszym kroczeniu, w naszym jeżdżeniu właściwie, od jednego miejsca do drugiego. Więc kolejny dzień pielgrzymkowy, że tak powiem, mija, kolejne nasze rozważanie Słowa Bożego, kolejne nasze refleksje. Docieramy dzisiaj do Słupi. Bardzo was zachęcam, żeby to nasze duchowe pielgrzymowanie było zawsze uzupełnione o modlitwę, o waszą codzienną, nie wiem, różaniec, koronkę, ale przede wszystkim o bycie na mszy świętej. A dzisiaj szczególnie ze względu na to rozważanie, żebyście przemyśleli sobie pójście do spowiedzi. Żeby to był też tak, jak na pielgrzymce jest taki moment, kiedy jest nasze osobiste spotkanie z Jezusem w sakramencie spowiedzi. Tak samo w tym duchowym pielgrzymowaniu pójście do księdza. Nie wiem, jakiegoś, do którego normalnie chodzicie po prostu, nie? Do spowiedzi, to może zaplanujcie sobie to teraz. To byłby taki moment spowiedzi na pielgrzymce. Dziwne by było, żeby właśnie uczestniczyć w pielgrzymce, mając świadomość grzechów ciężkich i mając tą świadomość, że mogę się ich pozbyć. To by było trochę irracjonalne i troszeczkę bezsensowne, więc nie pozwólcie na to, żeby trwać w grzechach ciężkich. Na pielgrzymce wiadomo, spowiedź też jest no, taka wyjątkowa, właśnie jest takim spotkaniem, tak jak rozważaliśmy i mówiliśmy o tym spotkaniem osobistym z Jezusem, takim wygadaniem się, wyżelaniem i powiedzeniem Jezusowi całej prawdy. Powiedzcie dzisiaj Jezusowi tą całą prawdę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie w tym kolejnym dniu. Jak dożyjemy, świat się nie skończy, zaraza się nie spotęguje, to będziemy szli jutro dalej. Dzisiaj w Słupi lądujemy na noclegu. Nocleg w Słupi to jest bardzo fajny. W ogóle Słupia jest bardzo piękną, fajną miejscowością, bo tu zawsze mieliśmy adorację, no, a niestety w tym roku nie będzie, więc... No właśnie, więc może też pomyślmy o jakiejś adoracji dzisiaj. Może też w trakcie tej adoracji ta spowiedź by była, ale po takim też indywidualnej modlitwie w czasie adoracji. Może w te miejsce zamiast w Słupi, to spotkajmy się gdzieś indziej. Może też, no właśnie, przy Panu Jezusie wszyscy się dzisiaj spotkajmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pomyślcie też o tym dzisiaj. Te dwie rzeczy, te dwa zadania ja bym jako przewodnik chciał wam dzisiaj zaproponować. Spowiedź i adorację. Może w Słupi, może ktoś tu dojedzie, ale czy będzie tu adoracja, to nie wiem. Ale tam, gdzie wiecie, że ona jest, gdzie jest to możliwe, to
to sobie to zaplanujcie. Dobra, rozgadałem się niepotrzebnie, więc do zobaczenia. Aha, to już mówiłem, no dobrze, więc wszystkiego dobrego, raz jeszcze życzę dobrej nocy. Bądźcie zdrowi, szczęść Boże. To mówiłem ja, Daniel trochę lepszy, ksiądz katolicki. Nie widać mnie, ale dobra, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica, najmilsi w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, najukochańsi drodzy pielgrzymi, czyli pątnicy. Ale teraz trzeba pamiętać o naszych księżach, duchowych, przewodnikach, kapelanach, arcybiskupie, bo bez księży, przewodników i pomocniczych nie byłoby pielgrzymki. Należy pamiętać o obsłudze drogówki, przede wszystkim szczególnie o kierowcach, czyli o naszej grupie 21, żeby była cała zwarta, tak jak to powinno być na wychodzeniu pielgrzymowania. 21 grupa, można powiedzieć, uprzywilejowanej w dużym Bogiem wspomożycielem przeżytych historycznych, tak by to można nazwać. Grupa wytrwała, z Bogiem silna, idąc, prosząc i dziękując za odebrane łaski, najmilsi w Chrystusie Panu. W tym roku 2020 nie możemy pielgrzymować ze względu na pandemię choroby koronawirusa, więc musimy pielgrzymować duchowo, łączyć się w modlitwie, nawet w telewizorze, przy telewizorze lub przez jakąkolwiek drogą telewizyjną lub przez jakąś inną aparaturę na naszych świętych mszach, odmawianiu koronki i bogatych modlitw do naszej ukochanej Matenki Maryi, do jej Syna Jezusa Chrystusa, do Pana Boga Stworzyciela Świata całego. Należy pamiętać i przeżywać drogę pielgrzymią, którą to co roku pielgrzymowaliśmy z Duchem Świętym i w duchu, z modlitwą na ustach, pieśniami, piosenkami godnymi naszej wiary. Pamiętając też o regulaminie, pielgrzymka musi być zwarta, pielgrzymka musi słuchać swego przewodnika, ale też nie można zapominać o naszych domownikach w drodze pielgrzymowania, u których to nocowaliśmy, którzy dawali nam pożywienie, częstowali nas napojami, dzielili się sercem, jak tylko umieli. A my, drodzy pątnicy, szczególnie musimy się gorąco codziennie w różańcu, w modlitwie różańcowej modlić się i przypomnieć sobie, jak się zachowałem, jak się zachowałaś. A na początkach po tej drodze, na tym noclegu lub pamiętać, ale to też pamiętać musimy, że w drodze pielgrzymiej trzeba się dobrze zachowywać u tych ludzi, co ciągle nocujemy, względnie jesteśmy na poczęstunkach. W ciągu roku na każde święta napisz, drogi pielgrzymie czy pielgrzymianko, kartę, chociaż radosną w sercu, lub zadzwonić do tych domowników i okazujesz im swoje serce. W ten sposób, bo przecież oni też przygotowują dla nas nocleg wygodny, co nie powinien pierwszy mieć noclegu wygodnego, a jednak, bo przecież udzielili tobie dachu nad głową oraz posłania, no bo przecież ci domownicy tak samo pielgrzymują, jakby szli. Tak samo pielgrzymują ich uczynkiem, ich pomocą, ich przygotowaniem dla nas. Czy to, bracie i siostro, umiesz się odpłacić modlitwą lub na modlitwie? Najmilsi w Chrystusie Panu, bo z mojego pielgrzymowania
nie zapomniałem i nie zapominam przez 30 lat. I może, kochani, nie wyobrażacie sobie, jak można iść, rozmawiać, śpiewać, ale w duchu się modlić. Wszystko może być wkoło mnie. Wszystko może być śpiewane, może być rozmawiane. To skręca się jak gałka od radia. I w duchu się modlisz, chociaż rozmawiasz z pielgrzymem przez chwilę. I w duchu przeżywać wszystko. Wszystko. I w duchu można cierpieć, być chorowanym i człowiek nie przyznaje się, że opada ze sił i nie daje rady. I nie wstydzę się to powiedzieć ze łzami w oczach. Upadałem i upadam do dnia dzisiejszego, chociaż tylko długo. I żebym chciał, ale musi... Chociażbym nie chciał, ale musiałem jechać i nie mogę sobie darować że człowiek i ciało człowieka opada ze sił i mimo do siebie nie może dojść, ale dochodzi w duchu, Panie Jezu. A gdybym jeszcze miał mieć koronę cierniową wbijaną na głowę i być na dodatek biczowanym, odpowiedz sobie na to, drogi pielgrzymie i droga pielgrzymianko. Jeszcze następne sprawy mam, które chcę powiedzieć najmilsi w Chrystusie Panu. Jeśli chodzi o moje pielgrzymowanie, jest Bożą historią z pomocą Stwórcy Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszej Matki, jej Syna Bożego, Ducha Świętego, ale też z pomocą i za pomocą księdza i księży przewodników, czyli duch pasterzy i was, moi kochani, drodzy pielgrzymi, pątnicy, bo gdy wstąpiłem w tą drogę pielgrzymią, w drogę krzyżową i w cierpieniu moich spraw, rodzinnych i przeżyciu tragedii moich dzieci i tak dalej, pielgrzymami grupy 21 wraz z księdzem Leszkiem i klerykami. To był mój pierwszy raz, którą wkroczyłem w tą grupę. Pielgrzymi. W różańcach miejscowościach i w różnych miejscowościach, a w tym Różańcu bywały też miejscowości te, gdzie pozostawialiśmy swoje rodziny i pozwolili nam pielgrzymować za wszystkich ludzi, którzy nie mogą i w Polsce, i na całym świecie. Za pomocą wiary i z wiarą wspomagali mnie, podtrzymywali mnie w duchu pielgrzymi 21 grupy w modlitwie, wspierali mnie na każdym kroku w mym życiu, w cierpieniu niektórymi wyjątkami, niektórymi chwilami. Wspomagali mnie, na przykład mogę powiedzieć, niektóre takie miejscowości, które mi zostały w pamięci. Młodzież z Buku, młodzież z Kobyli Góry, z Bolszynia i wiele, wiele innych, za co wam serdeczne składam Bóg zapłać. O tym nie wiedząc, byli tacy pielgrzymi, którzy nie podawali swych nazwisk, a wspomagali mnie nawet listownie czy innymi sprawami, wspomagali mnie, żebym mógł się podnieść, nieistotne w jakich chwilach i jaką sprawą wspomagali mnie, ale pozostali w mojej pamięci, bo tacy to pielgrzymi byli i są w grupie 21. Grupa ta, jak dla mnie, jest zawsze jak zorza poranna, jak słońce, jak gwiazda świecąca na niebie. I z wyjątkami grupa, mówię to, że ze łzami w oczach, nie wstydzę się, moja kochana grupa, moi kochani księża, a przede wszystkim ostatni księża, których już nie mogłem, z którym już nie mogłem kroczyć, ale jest razem ze mną, księża, ksiądz, klerycy, grupa 21. Mówię to ze łzami w oczach radości. Pozostała mi w moim sercu
do końca mego życia. A może na drugim życiu będę, to z dołu może będą się za mnie modlić, a ja za was, moi kochani, o ile bym odszedł do Pana. Tak jesteście w moim sercu, do końca moich dni mego życia. Moi kochani, pamiętam dokładnie, nie pamiętam dokładnie wszystkich nazwisk, wszystkich księży przez te lata, księży przewodników, ale teraz, w ostatnich latach, pozostaje mi w pamięci nasz ukochany, przewielebny, którego i ja musiałam słuchać, nie było tego, że nie, nasz ukochany, przewielebny ksiądz Daniel i pomocnicy ksiądz Jasiu Cieślak oraz klerycy, no i wspaniały zespół śpiewaczy grający na instrumentach muzycznych. Muszę pamiętać jeszcze przede wszystkim o tych, którzy w drogówce byli i porządkowi, a przede wszystkim mam jeszcze takich pielgrzymów, którzy ze mną na początku kroczyli i pamiętają o mnie do dnia dzisiejszego. Mam takich pielgrzymów, co już zapomniałem, ale nie zapomniałem, tylko zapomniałem ich nazwisk. Do mnie piszą karty, nie wiem skąd, nie wiem gdzie. Nawet jedna z pielgrzymianek na pamiątkę dziadku. Po co masz brać tyle książeczek Pisma Świętego, każdą po kolei czytasz, bo przyjechała do mnie, była po raz trzeci, przyjechała nawet z dziećmi. Ja dostałem taką grubą książkę Pisma Świętego, żebym miał wszystko w jednym miejscu. Przyszła mi paczka, myślałem, że to z Częstochowy, z księgarni mi przysłali, a jak to, a stąd oni mogli wiedzieć, że to dla mnie akurat ma być ta książka, ale jakoś telefonicznie żeśmy się zgadali, dziadek niezły do Częstochowy, bo to ja sobie na pamiątkę wysłałam, kochająca pielgrzymianka. I nie mówię imię, bo nie kazała mówić, ale to kiedyś przy okazji powiem księdzu, bo to miał być ujęte w tajemnicy. Ta książka kosztowała mnóstwo pieniędzy. Ja się cieszę, że byłem i jestem w takiej grupie, którzy mnie wspomagali w ciężkiej sytuacji. Natomiast w ciężkiej sytuacji wspomagał mnie ksiądz Daniel, wspomagał mnie, gdy druga część mego życia odeszła do Pana, ją pochował, przyjechał, gdy miał remont mieszkania. Drodzy pielgrzymi, to wszystko przez waszego księdza. Musicie go, już nie może go tam całować, ach, no nie, ale kochać go, szanować, bo mamy wspaniałego księdza. Mówię mamy, dlaczego? Że chociaż wy idziecie, a ja przy stole i na stole mam Matkę Bożą, krzyż, świeczki i wy się ze mną łączycie. Ja się modlę razem z wami i łzy mi się kulają. To są łzy radości, bo oczy zamknę i wczuwam się tak, jakbym jeszcze z wami szedł. Ja już nie mogę poradzić, ale moi najmilsi w Chrystusie Panu, pamiętajcie o mnie. Ja o was zawsze będę pamiętał i cieszę się, że o takim młodzieńcu jak ten wasz dziadek, że się pamiętacie, a ten młodzieniec do was też będzie pamiętał. No a teraz w tych latach, no mój Boże, to są młodzieńcze lata, to teraz się wszystko wychodzi, no już nie dam rady iść, ale będę z wami się łączył, gdy ksiądz da mi do wiadomości, że mam przyjechać na spotkanie, a będę mógł, nie ma sprawy. Ale chciałbym jeszcze z wami iść, nie wiem, jak Bóg mi pozwoli i wyjdę z tego, chociaż nie mam żadnych szans. No chciałbym chociaż tak parę metrów przejść, by mi było przykro, bo słyszałem, jak mi pielgrzymi przez telefon mówią, dziadku, my cię powieziem, my cię na wózku powieziem. Pamiętasz, jak na sznurkach my ciągli tam tę siostrę, co ze Zbąszynia przyjeżdżała, a to starzy pielgrzymi. Ja mówię, nie, bo ja nie wytrzymam. Mi serce pęknie, ja chciałbym ofiarować swoje kości. Każdy pielgrzym nie może być jak na biwaku, nie może sobie lekceważyć pielgrzymowania, bo to jest pielgrzymka życia naszego. I nie może tak, oj, proszę księdza, jo, egzaminy na drugi rok kończę, nie, albo w tym roku muszę iść, te dwa lata chodzę z kolejem i muszę iść i tę matuchnę Najświętszą prosić, żeby wyprosiła i księżem jeszcze się zmodli, żeby się pielgrzymi modlili. Dobrze. A co dalej? A gdy skończy się pielgrzymka, a gdy skończą się egzaminy,
Panie Boże, tam teraz to już się nie potrzebuje. A po co? Po co teraz już egzamin zdałam, czy zdałem? I wszyscy to robią, bo mamy pielgrzymów wspaniałych, którzy chodzą też ładne, ładne parę lat. Ale nie to droga jest, żeby od tak sobie przejść. A kto mówił, że będzie lekko na pielgrzymce? No nich. I w ten czas może niektórzy nowicjusze, słabi mówią, księże, a daleko jeszcze, a czemu tak ciężko, a czemu to, a czemu regulamin, a to, a tamto. Nie. Czy ksiądz powiedział, że będzie dobrze? Czy Jezus Chrystus, Stworzyciel Świata i Syn Boży powiedział, że w życiu na tej ziemi będzie dobrze? Oczywiście, te dobrze musimy sobie stwarzać sami, ale kiedyś musimy sobie pomyśleć, że kiedyś, gdy nie będziemy mogli już pielgrzymować i się odpłacać i będziemy mieli lata młodzieńcze, tak jak ja, Boże, dlaczego nie mogę, a chciałbym, bo ja tylko egzaminy zdawałam 2 lata, 3 i potem już, Panie Boże, a już jesteś niepotrzebny. Znam pielgrzymianki, które mają dzieci, i mężczyzn, którzy mają dzieci i jeszcze kroczą, chociaż nieraz wolnego nie mają. A ja walczyłem na pielgrzymkę o wolne, bo wiedziałem, że muszę kroczyć, muszę ofiarować swoje członki, bo mam za co się modlić. Nie tylko w swoich sprawach, nie tylko w swoich, ale w cudzych sprawach. Sprawa Polski, naszej ojczyzny, sprawa całego świata, za tych, którzy nie mogą i których nie znam. Najmilsi w Chrystusie Panu, pamiętajcie, gdy pójdziecie w przyszłym roku na pielgrzymkę, ja już nie będę mógł, proszę, pamiętajcie o mnie, ale poszanujcie waszego księdza i idźcie drogą taką, jak przystaje na prawdziwego, stworzonego człowieka na tej ziemi. Wypraszajcie łaski, dziękujcie i cierpcie i nie mówcie, że was boli. A jak was boli, no trudno, zdarza się. To się nazywa droga pielgrzymia, droga krzyżowa. Droga krzyżowa. Jezus Chrystus przechodził drogę krzyżową. Niósł też krzyż na swoich ramionach, gdzie mu czernie wbijano, go biczowano, szedł. A ja nie byłem biczowany, nie miałem ciernia na głowie, ale mnie dusiło życie moje i męczyły mnie nogi, moje członki, moje ciało, ale chciałem być razem z wami, bo chciałem się modlić razem z wami. Najmniejsi w Chrystusie Panu, drodzy pielgrzymi, drodzy księża, drodzy klerycy, których nie pamiętam, może pamiętać to pamiętam, ale z nazw ich nie pamiętam. Wszyscy moi kochani, pozdrawiam was i kocham was i jestem razem z wami. A gdy zajdzie potrzeba kiedyś jeszcze, żeby porozmawiać, to może ksiądz Daniel albo ksiądz Jasiu przyjadą, no i może w ten czas więcej porozmawiamy o wspomnieniach mego pielgrzymowania, jak przeżywałem to moje pielgrzymowanie. Najmilszy w Chrystusie Panu, żegnam was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Teraz w tej chorobie, która istnieje na całym świecie, musimy tylko się spotykać telefonicznie lub ktoś tam jak ma laptopa czy coś takiego, albo odwiedzać się, gdzie są te możliwości. Więc moi kochani, kocham was. Życzę was wszystkiego najlepszego, zdrowia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszelkich marzeń i pamiętajcie o Bogu, nie zapominajcie o Matce Najświętszej, bo nasza wiara to jest jak to drzewo, a te rozłamy wiary jak te korzenie na dole ziemi. Pamiętajcie, patrzcie na te liście, na ten słup. To jest nasza wiara. To jest nasza wiara. Więc proszę, nie zaprzepaszczajcie żadnej chwili, żadnej sekundy, czy się przebudzicie tak jak ja. Nieraz się budzę, że idę w pielgrzymce. Ale przebudzam się, bo nie mogę spać i już jadę w różańcu. Za was wszystkich, kochani, żebyście jak najdłużej pielgrzymowali, jak najdłużej tego waszego księdza, duszpasterza, przewodnika kochali, szanowali i żebyście go nie zadręczali i no, żyć razem z nim tak, jak to powinno być. Tak, jak przystaje na prawdziwego chrześcijanina. I dla wszystkich, których macie dookoła. Pamiętajcie o tych, którzy wam dawają dach nad głową. Serdeczne Bóg zapłać
za tą rozmowę księdzu Danielowi, że pozwolił mi połączyć się i rozmawiać chociaż przez chwilę. Mówił, że to godzina no też by była, ale naprawdę jeszcze raz z Panem Bogiem. Niech Was Bóg i Matka Najświętsza prowadzi przez cały czas pielgrzymowania, przez wszystkie dni Waszego życia. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.